Siemanko mordeczki, jestem tutaj przy Alei Armii Krajowej w Starych Ulicach. Dzisiaj na placu pod Skałkami odbywa się festiwal Food Truckies. A to jest akurat sama vlog z tego właśnie festiwalu. Także lecę po hajs, a później na Food Trucki. Okej, mordeczki, to już jestem. O, widzę, a raczej słyszę, że numerki są. Okej. Jak zawsze ceny oporowe, zaporowe. Pattaya raczej nie będę kupował. Tu jakieś lody są. Nie, tu są churrosy. O, tutaj mamy churrosy. Tutaj jakieś burgerki azjatyckie. Proszę bardzo, kuchnia meksykańska. O, zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Zaraz pokażę. Proszę bardzo. Nawet z kaktusem, kurde, jest wołowina albo kaktus. Ale jak widzicie, ceny są zaporowe. Aha, czyli kurczaka na nas zjedzone. Czyli pewnie już nie ma. Tutaj, co my tu mamy? Jakieś chyba hambuksy. Muszę jeść codziennie. Fajny food truck. Zaraz się jeszcze zdecyduję, może sobie wziąć. Tutaj jeszcze jakiś mamy chyba bar sałatkowy. Nie. Tutaj są cydry. Dobra. Trzeba do nich podejść. Uwielbiam cydry. Okej, jestem przy cydrach. Wezmę sobie antonóweczkę. Antonóweczka 04 lubelska. A wy to jesteście z Lublina? Rozumiem. Okej, tak się w ogóle prezentuje ten cały food truck. Oczywiście po zasłaniem twarzy, tak jak chcieliście, także proszę bardzo, tak się to prezentuje. Okej. Dobra, to mój cyderek? Tak, 5 zł. Dobra, spoko. Momencik. Okej, no to jestem już tutaj. Wasze zdrówko. Tutaj na tym placu mogę na legalu pić, poza, no już nie bardzo. Pyszna antonóweczka. Fajna, kwaskowa. Taki cydr, jaki lubię. Taki półwytrawny, może taki półsłodki bardziej, o. Kurde, langosze mają. Chyba ja już wiem, co zamówię. Dobra, śmigam. Zobaczę, po ile te langoszki. Aha. Klasyk. 18, Vendetta 18. Wege Italiana. Nie wiem, jak to będzie widać. Jakaś rozkosz. A, jeszcze tutaj są. Dzień dobry. Wypt 4. Rozumiem. Ja jeszcze się namyślę. Zobaczę, jak będzie. Dobra. Idziemy do kolejnego traka. French tacos. Jeszcze tylko przejdziemy, co jest. Okej. Okej. Te tacosy francuskie. Dobra, momencik. Okej, także dowiedziałem się, co i jak. Tam akurat chodzi tylko, że dodatkowe te składniki za złotówkę. Mamy w tej żółtej budce lody tajskie. American cheese steak. Oj, raczej nie dla mnie, bo to jak z serem, no to to nie przejdzie, no po prostu nie da radę. Ale proszę bardzo, oryginalne frytki belgijskie.
akurat zawsze chciałem takich spróbować. Małe 10, duże 13, belgijskie original 14 i 16. Diablo, a co ja będę gadał, sam po... No mordeczki, zdecydowałem się, langoszyk wjeżdża, bez sera i bez śmietany, to ile wyjdzie? 16, ale momencik, bo kurczę, macie tą wendetkę, wendetę, a tam rukolka jest, kurczę, ostatnio bardzo lubię rukolę, więc z rukolką będzie idealnie. Tak. Bez śmietany i bez sera. Tak jest. I salami ma być. Salami ma być. Bez śmietany i bez sera. Okej, dobra. Momencik, mordeczki. No to mordeczki, czekam już na mojego langosza. Tutaj właśnie. Ten food truck nazywa się Lubisz Langosz, oni są z Warszawy, także jakbym się tam przeprowadził, to może częściej będę do nich wpadał. O, w ogóle przyłbica na oczy. Zaraz mam pewnie langosza swojego. Wziąłem tego, wendetę. Jest salami, oliwą czosnkową, ciasto ziołowe i rukolka. Ja oczywiście bez sera i śmietany. Także, no wiecie, no, alergia poza tym. No nie pasuje mi ten smak. Także czekam i zaraz langoszyk wjeżdża. Elegancko będzie. Zobaczcie jeszcze, jakie tutaj są w menu pozycje. Zobaczcie, jakie są jeszcze tutaj pozycje w menu. Aloha jest dzisiaj niedostępna i zboczony żuław. No ale może po prostu kiedyś tego też spróbuję sobie. Aloha to jest chyba typowe na pizzę hawajską. Tak. Dobra, mordeczki, jestem. Jest i mój langosz bez sera i bez śmietany, wiadomo, bo alergia. Przyłbica w dół, jest tylko samo salami i rukolka. Chłopiące to bardzo ciasto. Suche to ciasto, ale jest okej. Ja się, no, jeszcze się nie dogryzłem do salami. Przeciągnę czas. Fajnie ostre salami, tylko oliwę czosnkową. Niestety gdzieś trochę ginie ta rukola. Może po prostu miałem jej za mało. Ogólnie jest dobrze. Tylko troszeczkę za twardy, jak na mój gust, za cukier. Ale może to dlatego, że nie ma akurat śmietany. Mam nadzieję, że mordeczki, że jakoś mnie w ogóle słychać. To
od niej głośna muzyka leci. Ja lubię masala, to jest niedobre. Po tej dłuższej części o wiele lepsze, po tej cięższej. Naprawdę dobry. Może szału nie ma, ale jest naprawdę dobry. Chyba po tylu. Jak na razie czwórka. Lepiej? Cztery, na sześć. W ogóle zapomniałem o czymś tego cydru. On był na piąteczkę, naprawdę mówię wam, piąteczka może być. Okej, to zobaczymy się jak już spała się tego langosza. No mordeczki, już prawie pełny jestem. I tak się zastanawiam, albo frytka, albo churrosy. Pójdę jeszcze zobaczyć po ile te churrosy. Oj, momencik, bo trochę slalomy robić. 14 za 4 churrosy. Nie bardzo. Jak dla mnie na razie nie bardzo. Po prostu nie mam takiego budżetu. Za bardzo. Niestety. Dobra. Fritka. W takim razie fritka.pl. Malutkie nadbytki CV dziabne. Bardzo to są te cienkie. Tu jest jeszcze Belk Original, ale to z serem. Dobra, zaraz się dowiem. Okej, mordeczki, jestem już we fritce. Nie płacę? Za mało? Ile? Dycha. Dobra, spoko, proszę bardzo. Dyszka. Dzięki bardzo. To jaki ten przesik jest? Barbecue. A, barbecue. Elegancko, dobra. Momencik. Muszę jeszcze przecież telefonary zabrać. Kurde, nie chcę zapomnieć. Dobra. Zwolnię tutaj. Opa. Wow. Super, naprawdę. Ale muszę się dojść jeszcze smaku, rozsiąść się gdzieś, gdzie nie będzie tak słońce naparzać. Okej, mordeczki, to już trzeci dubel. Tak się prezentują moje fryty. Tutaj na górze jest sos barbecue. Mam nadzieję, że teraz już mi nic nie przeszkodzi. Nie przeszkodzi. Naprawdę są fajne. Jak lubię. Kupiące z zewnątrz, miękkie w środku. Są też troszeczkę mniejsze. Ale najważniejsze, że są świeżo smażone. No ale widzicie, no za bardzo tego się nie da postawić, bo wyleci sos. Tak jak z nordyckimi rogami do picia. Nie czuć w ogóle smażelizny. Znaczy się olej świeżutki.
ziemniaki bardzo dobre. Te mniejsze są oczywiście bardzo chrupiące. Ale wiadomo, mniejsze to muszą być bardziej chrupiące, bo się to po prostu bardziej wysmażuje. Wow. No, jak widzicie, tłumy są. Także oczywiście nie będę wszystkim zakrywał twarzy. Ale naprawdę jest okej. Jakie okej? Jest bardzo dobrze. Spokojnie piątkę daje. Że też sosu dużo dali. To wszystko za dyszkę. Jak na food truck, no to jest bardzo dobra cena. Nawet to wyszło. Jeszcze dobry smak. Dobrze posolone. Duży wybór sosów. Mają między innymi jeszcze oprócz barbecue ketchup, majonez, jogurtowy taki sos curry mango. No i ten mój barbecue. Elegancko. Mhm. No i mordeczki już pojedzone. Naprawdę piąteczkę mocno daję tym frytkom. Teraz jeszcze jakiś piczku i zawijam się. Oj, tylko nie wiem czy lemoniadę brać zimną w frytkach. Chyba to raczej nie będzie najmądrzejsze. Dobra. Trzeba też troszeczkę schłodzić się. A tutaj mam taką kurtynę wodną. Także szybko przejdę. Mam nadzieję, że to telefonowi nic nie zaszkodzi. Oj, trzeba już. Yeah. Wszystko zamknięte. Także jest zajebiście. Haha, dobra, ciach, koszuleczką przetrzeć teraz. No cóż, to by było na tyle mordeczki tutaj właśnie z tego festiwalu traków. Może jeszcze jutro tutaj wpadnę na czurosy, ale tego już raczej nie będę nagrywał. Póki co jestem przejedzony, w tle faded leci, także no cóż, śmigam na chatę. Trzymajcie się, wielkie pozdro, piona.